Witam wszystkich, z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowicz z Białegostoku. Zanim usłyszycie moją opowieść o Aleksandrze Kwaśniewskim z 1995 roku, to zobaczcie, znalazłem kasetę w piwnicy swojej, VHS, tak, takie kasety były kiedyś, tu się otwierało, o, a nie wiecie co to jest, ale ja wiem, i polecam nagranie zdigitalizowane. Adam Czeczetkowicz, hej. Społeczną dyskusję w kraju w końcu katolickim, co było dziwne. I w związku z tym, że konkordat nie był nawet poprzedzony dyskusją w parlamencie, bo był podpisany, kiedy parlament był rozwiązany, to jest następny powód, dla którego mam wątpliwości. I trzeci, ponieważ konkordat jako umowa międzynarodowa jest bardzo źle napisany z punktu widzenia prawnego, bo budzi rozliczne wątpliwości. Wątpliwości budzi przede wszystkim dlatego, że nie wiadomo jak, czy będą nadużywane małżeństwa połączone, czy nie będzie. Że wy naprawdę nie chcecie dyskutować, wy naprawdę nie chcecie dowiedzieć się, jak wyglądają te sprawy. Jedyną rzecz, którą umiecie zrobić i krzyczeć Polskiemu, no, to jest w gruncie rzeczy nudne, proszę państwa. Właśnie obejrzeliście to nagranie. To nagranie było wykonane, słuchajcie, przez telewizję polską, Białystok. Nagrał to mój kolega na VHS-ie. No i ja teraz wprowadzę was w arkana tego, jak to było z tym Aleksandrem Kwaśniewskim w 1995 roku, kiedy robił swoją kampanię wyborczą na prezydenta, którą niestety wygrał, prawda? Ale były takie osoby jak ja i nie tylko jak ja, które protestowały przeciwko tej kandydaturze. Zbiegiem okoliczności było to, no, to był 95 rok. Kto pamięta, to pamięta. Kto nie pamięta, to mu przypomnę. Lech Wałęsa oszukał cały naród. Jeszcze mieliśmy nadzieję, że ten Lech Wałęsa to jest taki, to nasz człowiek, okazał się przecież bolkiem, agentem i tak dalej. No i ten, słuchajcie, kandydat z ex-PZPR-u, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a wtedy to już było chyba SLD, chociaż oni zmieniali tą nazwę na SDPL, różnie to było, ciężko coś połapać, czas szybko leci. I słuchajcie, mojego kolegi ojciec był dyrygentem i wprowadzał na dziedziniec zamku, nie zamku, tylko pałacu Branickich, jaki to w Białymstoku jest. Słuchajcie, z taką pompą, tą orkiestrą dętą, szczurów tak zwanych, no to znajomi, nie? No za pieniążki, wszystko za pieniążki w tym kraju dzieje się, wiadomo. I tam było bardzo dużo ludzi. Pełen plac ludzi, słuchajcie. I wręcz taki aplauz dla Kwaśniewskiego, że to jest jakiś super gość. A wiadomo, że nie jest super, bo to komunista. Żaden komunista nie jest super. Chyba wiecie dobrze o tym, że... Ja tak, słuchajcie, miałem taką czapeczkę, już tej czapeczki nie mam dawno, zostawiłem gdzieś tam, przepadła, z napisem Napalm Dead. Napalm Dead to taki zespół zagraniczny, angielski. No miałem taką czapeczkę do tyłu naciągniętą i tylko po tej czapeczce udało mi się zidentyfikować później w paru tych publikacjach. Bo oprócz tego, że telewizja nagrywała, to jeszcze były, prawda, dziennikarze robili zdjęcia i Gazeta Wyborcza zrobiła artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Białystok,
gdzie takie bzdury wypisywała, to żydowska gazeta wyborcza tego Michnika, jeszcze nieskromnie muszę się przyznać, że w 89 roku razem z bratem, jako osoba nieletnia, no bo ile ja mogłem mieć lat w 89? To około 13, coś takiego, sprzedawałem gazetę wyborczą. Tą samą gazetę wyborczą, która później robiła tyle zła, człowiek nie wiedział, myślał, że to, bo to gazeta wyborcza się nazywała Gazeta Wyborcza Solidarność. Chodziło o wybory, a później się okazało, że ta gazeta do dzisiaj działa i wcale nie jest polską gazetą, tylko antypolską. I w tej gazecie wyborczej artykuł był, że za $20 ludzie byli przekupywani, by krzyczeć precz z komuną dla Aleksandra Kwaśniewskiego, co było nieprawdą, bzdurą, bo sam krzyczałem precz z komuną, a żadnych pieniędzy nikt mi nigdy nie zaproponował. I tam było takie fakty medialne, to się nazywa, że dziennikarz wymyśla coś, co nie istnieje, ale czytający nie są w stanie tego zidentyfikować po prostu. I tam było napisane, że mężczyzna, który zadawał pytanie dla Aleksandra Kwaśniewskiego, usłyszał od staruszki z tyłu pytanie, czy może w jej imieniu zadać pytanie jakieś tam, ale ten mężczyzna, a to byłem ja, ten mężczyzna, tam nie jestem wymieniony z imienia i nazwiska, ale ja wiem, że to byłem ja, bo ja jako chyba jeden z nielicznych zadałem dla Kwaśniewskiego pytanie przez mikrofon. A ten mężczyzna nie chciał słuchać biednej staruszki. No takie bzdury, słuchajcie, te gazety wyborcze piszą, że to się żygać chce po prostu. To są oszuści, jeżeli jeszcze nie wiecie o tym, że to są oszuści, to ja wam dzisiaj mówię, to są oszuści. Na podstawie tego artykułu, który też podamy w linku może, myślę, do tego materiału. Słuchajcie, no i to było tak. Ja szedłem w ten tłum. Były dwie grupy. Lewa i prawa strona grupy były jakichś ludzi niezadowolonych. Ja ich nie znałem, ale słychać było, że oni co jakiś czas tam krzyczą precz z komuną, czyli to są jacyś pozytywni Polacy. A ja ani nie byłem z jedną grupą, ani z drugą, tylko tak środeczkiem przeszedłem się tam pomiędzy tymi emerytami starymi, od których wódką zionęło z ust. Czuć było takiego, jak to się małpkę sobie wypili, nie? Na krzepę. No, powiem wam, że głównie to byli emeryci i renciści, nazwijmy to, stare komuchy, ja bym powiedział, chociaż widziałem tam osoby, które codziennie w kościele, w pierwszej ławce do Farnego chodziły i tam się modliły niby, a przecież ten Kwaśniewski to komunista, za aborcją, za mordowaniem dzieci. Ale im to nie przeszkadza. Oni tu się modlą do Boga, tam idą dla szatana, prawda, bić brawo. Polacy są jacyś, nie wiem, czy to Polacy w ogóle, czy można ich nazywać Polakami. W każdym razie dopchałem się do mikrofonu, słuchajcie, i mówię do Kwaśniewskiego. Kwaśniewski może był ode mnie, nie wiem, ciężko to powiedzieć. 5 metrów, może 10, załóżmy, to odległości w tłumie no ciężko zmierzyć. W każdym razie miałem mikrofon w ręku. To nie, myślę, kurde, niemożliwe. Tyle tysięcy ludzi tam było, parę tysięcy ludzi. Tam chyba się mieści z 5 tysięcy, czy ile. Ja mikrofon mam. Nie wiedziałem, co mu mam powiedzieć, ale myślę, no muszę coś powiedzieć. Czułem tą moc.
tak halo, mówię, dzień dobry, kulturalnie, bo mógłbym od razu krzyczeć preską, no to nie miałoby takiego przebicia, nie? Musiałem ich tak troszeczkę inaczej podejść, delikatniej i mówię, przypomnę sobie, to nie będzie jeden do jednego, ale to co pamiętam. Jak pan może robić ludzi, nabijać ludzi w butelkę? Tak zdecydowanie, jak w butelkę. Czyli od razu negatywnie, że on po prostu oszukuje nas, nie? Jak pan, a Kwaśniewski zamiast mi odpowiedzieć jakoś w ogóle na pytanie, to on już się przestraszył i zaczął krzyczeć do mikrofonu: na kogo przyszliście? Na mnie czy na niego? I na mnie pokazuje Aleksander Kwaśniewski, kolejny prezydent Polski. Na mnie czy na niego? Tak, kurde, Kwaśniewski, na mnie pokazywałeś, na Adama Stanisława Czeczytkowicza, który cię, że tak powiem, rozliczy po tych latach. I on mówi, no nie, i nagle wszyscy zaczęli klaskać, że na niego, na Aleksandra. I zaczął, i ten tłum otaczający mnie, zaczął mnie, słuchajcie, popychać na boki. O tak o, zacząłem, zostałem zaatakowany przez zwykłych ludzi, tak zwanych zwykłych ludzi, starych komunistów podpitych. I tam już taki chaos się zrobił i zaczęły te grupki, zaczęły tam krzyczeć precz z komuną niby, ale jedną już skasowali, bo słuchajcie, była esbecja, czyli starzy milicjanci, policjanci to niby, oni mieli plakaty wyborcze Kwaśniewskiego, a w tych plakatach mieli pały. Pały, żelazne jakieś pałki i bili tych ludzi, którzy krzyczeli precz z komuną. I tam już spacyfikowali tą, czy nawet aresztowali ich, ja nie wiem, bo to w kajdanki brali, różne rzeczy się tam działy, to jeszcze były takie, wiecie, 90. lata, to prawie komuna jeszcze. To 5 lat niby komuny nie było, ale to wiesz, wszyscy dobrze pamiętali. Te same mordy, i te mordy tam na nagraniu, o tym zobaczycie. Zobaczycie, przypatrzcie się. Są te twarze, to widać po gębie, kto w policji pracuje, nie? Widać! Oni udawali oczywiście tych tajniaków. To widać. Jeszcze wtedy takie wąsy mieli fajne, jak Wałęsa, nie? Takie wąsy, to w policji wąsy to były takie, jakby to powiedzieć, obowiązkowe. Takie komunistyczne wąsy, nie? I słuchajcie, i tam już tą grupę spacyfikowali. Mnie tam zaczęli tu tłuc i ja tak... ja normalnie byłem opluty przez kobietę, która naprawdę w pierwszym rzędzie w kościele farnym co niedziela się taką modli. Ja się okazała komunistką. Jakiś facet z czerwoną gębą... tymi jakimiś parasolkami zaczęli mnie tłuc. I ja słuchajcie, przedostawałem się tak, przebijałem się przez ten tłum do tej grupy, co jeszcze krzyczała precz z komuną. I tam oni mi uratowali, można powiedzieć, dupę. I to jeden z nich, chcę tu pozdrowić, nie znam imienia i nazwiska, ale znam ksywę, Jackson, on to taki typ Jackson, on metalowiec taki był w Białymstoku. On grał w zespole Sorrow skąd oni byli? Oni byli chyba spod Białegostoku, z Sokółki, On sprzedawał w sklepie rock'n'roll, takim na Krakowskiej, był legendarny, z kasetami, sklepik w podziemiu. I ten cały Jackson, ja patrzę, o, znajomy, znam go z tego sklepu, to metalowiec, nie? Podchodzę, a on miał tutaj tego mieczyk chrobrego, nie? Taki miecz z trzema
tymi polskimi flagami. Ja tak jeszcze nie wiedziałem, co to jest do końca, nie? To 95 rok i on działał w Młodzieży Wszechpolskiej, ale jeszcze taki stary, stary, jeszcze to nie miało, jeszcze nie było takie znane, ale oni tam, tacy studenci jacyś, prawda, a on mówi, chodź tutaj i mi uratował dupę, bo na mnie naprawdę te staruchy się rzuciły i mnie po prostu poturbowały, prawda? I właśnie jak mnie ta czerwona hołota zaczęła tłuc, to i właśnie Gazeta Wyborcza mi zrobiła wtedy to zdjęcie i ja widzę, bo tam jest ta moja czapeczka Napalm Death, ona jest, ja po tej czapeczce rozpoznaję, no bo kto może mieć Napalm Death tą w tłumie komunistów czapeczkę i prawda, to będziecie mieli linka, mam nadzieję. No i na nagraniu to widać, jak właśnie mnie tam poturbowali i krzyczymy precz z komuną. A w ogóle nagranie jest manipulowane, bo tak jak mówię wam, to zaczęło się od mojego pytania do Kwaśniewskiego Aleksandra, czemu robi ludzi w butelkę, nabija w butelkę, a tego nie puścili, to tylko ode mnie możecie. Być może oni to mają w swoich archiwach. Mają swoich archiwów. Kiedyś, mam nadzieję, dostaniemy pełne nagrania tego zajścia. Tu było tylko, że Kwaśniewski coś mówi o konkordacie, że trzeba zmienić konkordat. I nagle słychać mój głos, to jest mój głos pierwszy, który słychać, precz z komuną, ale to było zmiksowane. Zresztą ja tam krzyczałem precz z komuną nieraz. Mój głos i później już wszyscy krzyczą i pokazują tą zadymę ze mną, ale ta zadyma ze mną była wcześniej, po tym pytaniu, więc telewizja jak zwykle kłamie. Kłamie, oszukuje ludzi, widzów, nie? I trzeba prostować po tych, więc no, pamiętajcie, idziecie gdzieś na jakąś imprezę, miejcie kamery, najlepiej ukryte. Najlepiej ukryte kamery i to nie jedną kamerę, bo jedną kamerę można zabrać, połamać, rozbić. Ale dwie, a może i trzy. Czyli jak ktoś bije kogoś, to macie nagranie z tej kamery i z drugiej i widzicie, kto kogo bije. A jeszcze jedną kamerę. Słuchajcie, wszystko kamerujcie, bo po prostu później no, to trzeba na piękne oczy wszystko opowiadać, tak jak ja opowiadam tu i teraz, ale mam nadzieję, że przeanalizujecie to nagranie, ten film i zobaczycie, jak to w tamtych czasach było. Jeszcze słuchajcie, żałuję, że nie miałem właśnie kamery, bo jak ja krzyczałem precz z komuną, pokazałem fuck offa dla tych komunistów, to dla mnie fuck offa odpowiedział taki Siemiątkowski, to był później minister sprawiedliwości jakiejś tam, w ogóle możecie sprawdzić na komputerze, kim był Siemiątkowski, ten na przykład, powiem wam, że był obok Kwaśniewskiego właśnie ten Siemiątkowski, to zaprezentował się totalnie nieprofesjonalnie, no bo jak ktoś nawet pokazuje faka, to mu się nie odpowiada faka, bo ktoś może to zrobić zdjęcie, on tego nie zrobił, udało mu się, ale to był nieodpowiedzialny moim zdaniem polityk, ale na przykład ministrem później był ten taki z Białegostoku, jak? Cimoszewicz, on stał jak posąg i po nim spływało jak po kaczce, prawda? On był wyszkolony w najlepszych szkołach zagranicznych i on wiedział, jak się zachowywać. On był po prostu profesjonalistą i ja, szczerze mówiąc, jak patrzyłem na tego komucha Cimoszewicza, no to widziałem, że jest przeszkolony i go po prostu nic nie ruszało, nie? To od wroga można czasami nauczyć się wiele, jak się zachowywać w pewnych prawda, sytuacjach, żeby nie emocjonalnie to robić, bo ten, co emocjonalnie to robi, on zawsze traci.
zawsze traci. W oczach ludzkich on traci, bo ludzie mają krótką pamięć, bardzo króciutką pamięć mają. Dzisiaj widzieli, jutro już zapomnieli. Taką ludzie mają pamięć. Ale wideo może nam przypominać co jakiś czas tą pamięć. No więc myślę, że wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Precz z komuną, wciąż komuna niestety zmieniła, prawda, oblicze. Teraz komuna już się nie nazywa komuną, ale uwierzcie mi, ci wszyscy, co kiedyś nas gnębili, nadal nas gnębią, tylko pod innym płaszczykiem, pod inną nazwą. Często to są najwięksi antykomuniści, ale to jest złuda. To są nasi po prostu wrogowie. Dziękuję bardzo. Mówił do was Adam Stanisław Czeczetkowicz z Białegostoku. No i precz z komuną. Hej.